Znak to jest coś, co zastępuje coś innego, czego w tym miejscu i w tej chwili nie może być. Księga Apokalipsy mówi dzisiaj o wielkim znaku na niebie. Znaku, który był znakiem zapowiadającym ostateczne zwycięstwo nad złem. Tym znakiem była niewiasta. Niewiasta, która jest symbolem Kościoła, ale także symbolem Matki Bożej. Równocześnie Apokalipsa mówi o innym znaku i mówi o smoku starodawnym, który ma kolor czerwieni i jest potężny i jest w stanie stoczyć walkę z dobrem. Niewiasta reprezentuje rodzaj ludzki. To właśnie z rodzaju ludzkiego powstanie ten, który pogromi szatana. Jeżeli chcemy odnieść prawdę Apokalipsy do tego pojęcia znaku, o którym mówiłem na początku, to trzeba wskazać, że te dwa wielkie znaki na niebie, one zapowiadają rzeczywistość zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad szatanem. Dlatego rozważanie tej prawdy w kontekście wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest w pełni uzasadnione. To właśnie z tej niewiasty zrodził się Zbawiciel całego świata.